Witam Państwa po przerwie. Jacek Liziniewicz w imieniu Tomasza Sakiewicza, Polityczna Kawa. Witam serdecznie po bardzo krótkiej przerwie reklamowej. A ze mną niezmiennie są pan poseł Marek Suski i pan poseł Andrzej Rozenek z PPS-u. Nowo utworzonego klubu parlamentarnego, koła parlamentarnego. Ale zanim przejdziemy do tematu drugiego, jednak wykorzystał rozmowę w przerwie, bo poseł Marek Suski ma za sobą zupełnie nietypowy obraz. Panie pośle, pan nam zdradzi tajemnicę, co to takiego? To jest akwarela na podstawie rysunków z zaginionego fresku Leonarda da Vinci, Bitwa pod Anchiari. I no, tak starałem się namalować taką akwarelę, ponieważ bardzo mi się podobał ten fresk. No i wisi, pewnie się trochę światło w szybie odbija, ale to jest akwarela, więc musi być za szybą. Trzymamy za słowo, że pan poseł wrzuci na media społecznościowe. Republiki Weneckiej, ale nie o energię, o władzę i pieniądze. Choć ta wojna o energię też w zasadzie jest to władzy i pieniądze. W drugiej części programu chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Zacznijmy tym razem tą część od posła Marka Suskiego. Proszę nam wytłumaczyć, jaki jest cel tych zmian i tej ustawy, którą przegłosowano w Sejmie w minionym tygodniu. Celem jest doprecyzowanie przepisów, ponieważ w polskim prawie jest zapis, że media, jeżeli są w Polsce, to ponad 50% udziałów musi pochodzić z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. I chodzi o to, żebyśmy też nie mieli takich kłopotów, jak na przykład Wielka Brytania, która wpuściła sobie rosyjską telewizję Russia Today i mają liczne sprawy z kłamstwami, oszczerstwami, czy też Amerykanie, którzy mają ingerencję w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Chcemy chronić nasz rynek, żeby był głównie jednak zagospodarowany, tak jak w większości krajów na świecie i w krajach Unii Europejskiej, gdzie dominuje krajowy kapitał na rynku medialnym. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby na przykład w Niemczech jakaś telewizja amerykańska chciała działać. Tam nawet jakieś gazety zagraniczne nie chcieli wpuścić, a u nas ten rynek jest bardzo szeroko otwarty. A z drugiej strony, jeśli już mówimy o tym nieszczęsnym TVN-ie, bo tu się przypisuje, że to chodzi o TVN, to rzeczywiście Discover, który zakupił TVN, w umowie zakupu ma zapis o ryzyku, że jest w Polsce prawo, które jest omijane. Więc oni ze świadomością ominęli polskie prawo. No i my doprecyzowujemy przepisy, żeby nie można było robić takich sztuczek, że założyć gdzieś na lotnisku spółkę i powiedzieć, że to jest kapitał europejski, bo takie różne sztuczki mogą być stosowane. Chcemy chronić Europę, Europejski Obszar Gospodarczy, żeby tutaj nasze interesy były wspólne, a oczywiście opozycja może to atakować, tak jak zresztą wszystko, nie dziwię się, będą opowiadać o wolności słowa i o różnych rzeczach, choć nie ma to nic wspólnego, ponieważ nie jest to ustawa, która zlikwiduje TVN, tylko wyprostuje sprawy prawno-gospodarcze. No to pytanie do pana posła Rozenka, jak on patrzy na tę sprawę i czy rzeczywiście no jest konieczność doprecyzowania tych przepisów i czy to ma sens, czy ta zmiana kierunkowo ma sens i też pewnie aspekty polityczne trzeba też zapytać, czy politycznie, jakie polityczne będą miały konsekwencje ta zmiana. No, wypowiedź pana posła brzmiała bardzo proeuropejsko i prowolnościowo i warto by było w to uwierzyć, gdyby nie to, że na spotkaniach z wyborcami pan poseł mówił, że chodzi o to, żeby przejąć kontrolę nad TVN-em i mieć wpływ jako partia, jako PiS na to, co tam się mówi. No takie wypowiedzi pana posła
ze spotkań z wyborcami krążą po internecie, więc pytanie, kiedy pan poseł mówi prawdę, czy mówi dzisiaj tutaj w tej stacji, czy też mówi tam na tych spotkaniach z wyborcami. Ale zostawiając to na boku, bo ja rozumiem generalnie, o co tu chodzi, to chciałem zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy szalenie niebezpieczną sytuację na wschodzie Polski. Tam co chwilę coś się dzieje złego. Ostatnio, dosłownie wczoraj, Federacja Rosyjska apelowała do NATO o to, żeby wyprowadzić wojska amerykańskie z państw, które dawniej były w strefie wpływu Rosji. Do tych państw należy Polska. Takie ultimatum składane przez Federację Rosyjską Paktowi Północnoatlantyckiemu należy nazwać wielką bezczelnością. Podobne rzeczy się dzieją na granicy, na styku granic rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Tam się gromadzą wojska. Mamy też działania Łukaszenki na naszej granicy. Mówię o tym wszystkim dlatego, że jesteśmy w sytuacji, w której ten Pakt Północnoatlantycki i nasza obecność w Unii Europejskiej staje się szczególnie ważna, bo to jest gwarancja naszego bezpieczeństwa. I teraz jakiekolwiek naruszanie interesów amerykańskich w Polsce w takim momencie uważam za działalność mocno nieroztropną, a być może nawet antypaństwową, dlatego że nie chcielibyśmy widzieć jutro czy pojutrze amerykańskich żołnierzy i czołgów, które będą wywożone na przykład do Rumunii, która jest sprawdzonym i solidnym partnerem i głupot żadnych w kontaktach amerykańsko-rumuńskich nie robi. A z tej Rumunii Amerykanie będą mogli dokładnie tak samo dobrze kontrolować to co się dzieje w tym obszarze Europy, jak robią to w tej chwili z Polski. Więc jest to igranie losem nas wszystkich, igranie bezpieczeństwem Polski. Ja mam nadzieję, że państwo się zastanowią nad tym wszystkim i poproszą pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby tę mocno nierozsądną ustawę, szczególnie w tym momencie nierozsądną, zawetował. No jest to szansa na wycofanie się z tego błędu. W takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo i interes Polski, a mniej się liczy to, czy jakiś tam akt prawny jest doprecyzowany, czy niedoprecyzowany. Zdaniem wielu prawników jest doprecyzowany. Zdaniem wielu prawników chodzi wyłącznie o to, żeby przejąć kontrolę nad TVN-em i to bądź co bądź nieprzychylną dla tej władzy telewizję wyciszyć. Ale zostawmy to na boku, porozmawiajmy o interesie Polski, o naszym bezpieczeństwie, o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Panie pośle, ja bym zadał pytanie, bo ta ustawa przeszła większością 229 posłów. Oznacza to, że przy wymarzonej stuprocentowej frekwencji, po prostu ta ustawa nie przeszłaby. Czy inaczej mówiąc, opozycja, w 11 szabel się nie pojawiła. No nie, panie redaktorze, to tak nie działa. Ale to chyba panu nie trzeba tego tłumaczyć. No, w wymarzonej stuprocentowej frekwencji Prawo i Sprawiedliwość ma 235 głosów za sobą, czyli o 5 więcej niż połowa. Czyli w tej wymarzonej stuprocentowej frekwencji my nie mamy kompletnie szans. To, co pan powiedział, to świadczy o tym, że część posłów PiS-u lub ich zwolenników nie stawiła się na tym głosowaniu. I tylko tyle. Rozumiem. Panie pośle, teraz zwracam się do posła Marka Suskiego. Jak pan odniesie się do tych zarzutów, że ta sprawa wpłynie na relacje polsko-amerykańskie i generalnie też na polsko-europejskie, bo już Komisja Europejska grzmi. Czy to wam coś zaszkodzi, czy to ma znaczenie, co powie, że pani Jurowa po raz kolejny się oburzy, czy wy już do tego podchodzicie spokojnie, czy jednak sama emocja jest z tym związana? Podchodzimy do tego z, można powiedzieć, życzliwością, ale też i z takim podejściem państwa suwerennego, które ma prawo u siebie szanować prawo, a jeżeli jest nieprecyzyjne, to je doprecyzować. Stany Zjednoczone i Polska są od niedawna współpracownikami w ramach NATO, bo przecież kiedy rządzili komuniści, to byli wrogo nastawieni do USA. No to jest pewien paradoks. Dzisiaj ci, którzy kiedyś służyli Moskwie, dzisiaj na skargę biegają do Brukseli i do Stanów Zjednoczonych na to, że w Polsce demokratyczny rząd próbuje stabilizować prawo. Nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na
politykę NATO, bo polityka NATO jest stabilna, a jakaś jedna średniej wielkości firma amerykańska, która ominęła polskie prawo, nie może być powodem tego, żeby Amerykanie wycofywali swoje wojsko i zmieniali swoją doktrynę wojskową i wojenną. To jest absurd. To oczywiście jest propaganda opozycji, która próbuje tutaj mówić Polakom, że jak będzie prawo szanowane, to Polska będzie narażona na niebezpieczeństwo. To kompletna... Ale zna pan, panie pośle, stanowisko ambasady amerykańskiej w tej sprawie? Partner USA. Dotarło to do pana, bo jak nie, to ja mogę zaraz przeczytać. Dotarło do mnie jako... To jest bardzo poważne stanowisko. W dyplomacji takie słowa się traktuje bardzo poważnie. Powiedziałbym, że to jest takie stanowisko, które mówi, że są zaniepokojeni, ale byli zaniepokojeni tym, jak my zwracaliśmy uwagę, że w ramach wolności słowa w Stanach Zjednoczonych mówi się o polskich obozach koncentracyjnych. Też byli zaniepokojeni, że my się na to oburzamy. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, są naszym partnerem, podkreślam jeszcze raz, partnerem, a w układach partnerskich nie może być czegoś takiego, że jak jakaś firma nagina polskie prawo, to partner powie, no to w takim razie my się wycofamy z naszych gwarancji, bo to by oznaczało, że nie jesteśmy partnerem, tylko wasalem i że Stany Zjednoczone, ponieważ są mocarstwem, mogą w Polsce ich firmy łamać prawo, a administracja będzie stawała za tymi, którzy prawo łamią. Ja rozumiem, że Amerykanie są patriotami gospodarczymi, swoich firm bronią, ale ja wierzę w to, że Amerykanie są też państwem praworządnym, który nie będzie łamać zasad praworządnych, dlatego że jakaś firma złamała prawo w państwie, w którym gościnnie prowadzi interesy. My bardzo jesteśmy proamerykańscy i ja przypominam, że Porozumienie Centrum, z którego się wywodzę i które później zostało przekształcone poprzez połączenie z innymi partiami w Prawo i Sprawiedliwość, mówiło o wejściu do Unii Europejskiej jako pierwszej, do NATO jako pierwsze, kiedy byliśmy atakowani przez tych dziś obrońców demokracji, tych, którzy biegają na skargę do Stanów Zjednoczonych, że trzeba jakieś RWPG BIS, to jakieś związki z Rosją, trzeba utrzymać bazy rosyjskie, trzeba sprzedać. No, my wtedy mówiliśmy o współpracy z USA, ale na partnerskich warunkach i dzisiaj podtrzymujemy. Tak, jesteśmy bardzo proamerykańscy. Nie zamierzamy wychodzić ani z Unii, ani z NATO, natomiast chcemy, żeby te dwie organizacje traktowały nas jako partnerów, a nie biedną pannę na wydaniu, tak jak opozycja, traktując Polskę, mówiąc o tym, że tamtym wolno więcej, a my to mamy się słuchać, bo to są bogatsi, silniejsi, no i mogą nam nie dać pieniędzy. Słowa. A czyny przeczą temu. Z ich strony też są słowa. No, ja bym chciał, ale z waszej strony są działania. Jakieś działania w interesie Polski, chociażby opozycji, która nie stawiałaby rezolucji przeciwko Polsce na forum Parlamentu Europejskiego, albo jak Trzaskowski, który gdzieś tam w jakiejś podkomisji Senatu Amerykańskiego opowiadał rzeczy kompletnie nieprawdziwe, że w Polsce jest dyktatura, no, a jako prezydent największego miasta jakoś jest prezydentem i nie siedzi w więzieniu, więc tam po prostu też patrzą z przymrużeniem oka na to, co mówi opozycja. Panie pośle, zwracam się jeszcze do pana posła Marka Suskiego. No teraz decyzja będzie w rękach pana prezydenta. No, czy nie będzie problemu z decyzją prezydenta? Czego pan poseł się spodziewa? Bo mieliśmy różne przykłady w tej współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak pan ocenia, jak będzie tym razem? Mieliśmy oczywiście różne przykłady i pan prezydent stara się ważyć rację. Mam nadzieję, że pan prezydent uzna, że interesem Polski jest to, żebyśmy mieli nie tylko stosunki poprawne na zasadach wasalskich, ale poprawne stosunki na zasadach partnerskich. A co zrobi prezydent? Oczywiście nie wiem. No, prezydent jest prezydentem niepolitycznym, niepartyjnym, tylko prezydentem, który waży wszystkie racje. Ma trzy możliwości. Może podpisać, zawetować albo wysłać do Trybunału do sprawdzenia ustawy, czy jest zgodna z konstytucją. Pewnie którym z tych opcji wybierze.
Jak wydaje się panu posłowi Rozenkowi, jakby pan miał się założyć, to na co by pan poseł postawił? Oczywiście nikt nie wie, nikt nie siedzi w głowie prezydenta Andrzeja Dudy. No, ja myślę, że pan prezydent Andrzej Duda ma teraz przed sobą bardzo poważny wybór. Wybór brzmi tak, czy podpisać na niebiesko, czy na czarno. I ja znam już pana prezydenta Andrzeja Dudę z drugiej kadencji. Nigdy się nie przeciwstawił w sposób istotny Prawu i Sprawiedliwości, więc raczej jest to formalne działanie, a nie rzeczywisty wybór. Ale chcę zwrócić uwagę na słowa, które padły wcześniej, że i polityk partii rządzącej, i to nie tuzinkowy, bo istotny polityk tej partii rządzącej, mówi o tym, że Polskę ze Stanami Zjednoczonymi łączą stosunki wasalskie, no to ja uważam, że jest to w języku dyplomacji bomba atomowa. No ja myślę, że pan poseł Suski będzie za chwilę cytowany przez wszystkie media kremlowskie, bo to jest woda na ich młyn, panie pośle. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że to, co pan mówi, to tak naprawdę bardzo cieszy naszych przeciwników, bardzo cieszy tych, którzy chcą rozwalić Unię Europejską i zdestabilizować Pakt Północnoatlantycki. Ja nie uważam, że łączą nas ze Stanami Zjednoczonymi jakiekolwiek wasalne stosunki. Ja uważam, że Stany Zjednoczone są gwarantem naszego bezpieczeństwa, tak samo jak uczestnictwo w Pakcie Północnoatlantyckim. A czyny, których wy się dopuszczacie ostatnio, na przykład zaproszenie tutaj do Warszawy, do miasta, w którym było powstanie warszawskie, które spłynęło krwią ludzi walczących z faszyzmem, zaproszenie tutaj neofaszystowskich organizacji z panią Marine Le Pen na czele, robienie sobie zdjęć z nimi, to z tą całą drużyną Putina, którą tutaj zaprosiliście, to jest oburzające po prostu i działacie wbrew interesowi Polski, przeciwko polskiej racji stanu, a ten atak na największą amerykańską inwestycję tutaj w Polsce jest niczym innym jak kontynuacją tych działań. Chcecie zdestabilizować Unię Europejską, chcecie zdestabilizować NATO, Putin się cieszy, a pan jeszcze opowiada tutaj w telewizji, którą oglądają miliony ludzi, o tym, że mamy wasalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. No lepiej już zrobić Putinowi nie można było. Gratuluję naprawdę, panie pośle. Mam nadzieję, że pan się wycofa z tych słów, bo one są po prostu przeciwko polskiej racji stanu. Panie pośle, wydaje mi się, że ja zrozumiałem tą wypowiedź jako to, że pan poseł chciałby, żeby te w żaden sposób te stosunki wasalne nie były, ale... No, można sobie odsłuchać. Może... Skoro pan by chciał, żeby nie były, to znaczy, że są. To logika, tak? Podstawy logiki. Proszę sobie posłuchać ze zrozumieniem. Ja mówię o tym, że jest to nasz partner, że cieszy się naszym zaufaniem i przyjaźnią, a nie chcielibyśmy, żeby ze względu na jedną firmę, która łamie prawo... Łamie prawo, tak, panie pośle? Tak, no to jest oczywiste, jeżeli ktoś... Czy rozumiem, że prokuraturę pan powiadomił o tym? Jest postępowanie w Krajowej Radzie Radiofonii. Ale czy prokuraturę pan powiadomił? Bo jeżeli ktoś łamie prawo, to należy powiadomić prokuraturę. Wszystkie organa państwowe wiedzą o tym, jaka jest sytuacja. Rozumiem. I liczy się pan z procesem. Szanowni panowie. Ja mam nadzieję, że TVN wytoczy panu proces, bo ja nie słyszałem o tym, żeby TVN łamał prawo. Szanowni panowie, przepraszam, bo zostało nam 30 sekund, a... Skawer, który podpisał umowę kupna, w której był... No, mówi pan, że łamie prawo. To jest bardzo precyzyjne sformułowanie. Przepraszam bardzo, muszę... Ja jestem dziennikarzem, wiem, co to znaczy odpowiedzialność zostaje, za słowo. Jak zostaje, ktoś mówi, że ja łamie prawo, to ja wymagam dowodów albo idę do sądu. Zostało nam 30 sekund. Sekund, a chciałbym, bo to jest ostatni program przed świętami Bożego Narodzenia, więc ze swojej strony w imieniu widzów życzę panom wszystkiego dobrego. Panu posłowi Suskiemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia, panu posłowi Rozenkowi, który pewnie ma przerwę, żeby chociaż wypoczął, skoro nie ma tego aspektu religijnego. Ewentualnie, tak, jeśli ja macie panowie życzenia dla widzów, to zapraszam. Tak. Ja bym chciał wszystkim osobom, którym ktoś zmarł w wyniku COVID-19, a ginie ponad 600 osób dziennie, złożyć kondolencje. I wiem, że te święta będą dla was bardzo, bardzo smutne. Wiem, co czujecie. Sam też straciłem najbliższych. I bardzo proszę, uważajcie wszyscy na siebie i szczepmy się. Bardzo proszę, żebyśmy się szczepili, bo to jest jedyna szansa na to, żeby mniej Polaków umierało w związku z tą szalejącą pandemią. Myślę, że pod tym apelem wszyscy możemy się... Wszystkiego najlepszego, jeśli mogę też dołączyć się do życzeń. Wielu łask Bożych, szczęścia, zdrowia, miłości. No, zdrowia, tak jak tutaj
pan poseł powiedział, w tym się rzeczywiście zgadzamy. Trzeba się szczepić, bo to jest jednak zdecydowana sytuacja poprawy. Jeśli nawet człowiek zaszczepiony się zarazi, to przechodzi tą epidemię dużo łagodniej. Ale tak ja państwu wszystkim życzę, żeby nikt z państwa się nie zaraził. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i bardzo. Mikołaja, a panu posłowi bogatego dziadka Mroza. Dziękuję panie pośle, wzajemnie. Dziękuję bardzo. A my teraz czas na przerwę i wracamy po przerwie. Zostańcie państwo z nami.